Cześć! Wakacje, co? To jedyne w swoim rodzaju uczucie świeżego startu, wolność, ale też święty spokój, lato. Te wszystkie elementy sprawiają, że to jest ten wymarzony czas, na który po prostu się czeka cały rok. Natomiast kiedy on już się pojawia i kiedy już są te wakacje, to czasami mierzymy się z problemem A, czyli nie wiem, co z tym zrobić, lub B, mam wrażenie, że marnuję czas. I te dwa w sumie się trochę ze sobą łączą. Ja trochę tych wakacji mam już ze sobą i wydaje mi się, że na przestrzeni lat dopracowałam sobie balans pomiędzy produktywnością a wypoczynkiem i tym, co robię w czasie wakacji, a dzięki czemu nie mam już poczucia straconego czasu, ale też znajduję tego czasu wystarczająco dużo na odpoczynek sam w sobie. Dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami kilkoma sposobami na to, żeby było tak też u Was. Warto oglądać do końca, bo dzielę się tam małym prezentem do pobrania, który może Wam w te wakacje jeszcze bardziej pomóc. Po pierwsze, zadbaj o siebie. Tak, brzmi to trochę cheesy, ale come on, wszyscy wiemy jak jest, zwłaszcza w okresach egzaminacyjnych w trakcie roku szkolnego albo akademickiego, a takie potrzeby jak sen schodzą raczej na dalszy plan. Więc koniecznie trzeba zacząć od uregulowania snu, stałe godziny, a to nie znaczy, że nie można wyjść na imprezę albo spontanicznie gdzieś wyjechać, o czym zresztą będę mówić później, ale chodzi o to, że jeśli macie taką bazę godzin, w których śpicie, to organizm później lepiej radzi sobie też nawet z tymi pojedynczymi zakłóceniami tego. Więc naprawdę, zacznijcie od ustalenia rytmu i przez 2 tygodnie silnie się go trzymajcie, a później wejdzie Wam w krew. No i spróbujcie dać sobie to 8 godzin snu, naprawdę warto. Istotne jest też niezapominanie o tym, że trzeba coś jeść, więc fajnie byłoby, gdybyście to robili. No a poza tym trochę relaksu, trochę dbania o siebie, trochę znajdowania tego czasu dla siebie i spędzania go na tym, co sprawia Wam najwięcej przyjemności, tak zupełnie bez poczucia winy. Jeśli o poczucie winy chodzi, no to możecie też sprawdzić mój poprzedni filmik o Guilty Pleasure, bo mam wrażenie, że tutaj ten temat może się jeszcze pojawić. Po drugie, odpuść sobie. Wiem, że to może być trochę nieintuicyjne, ale chodzi o to, że trzeba być dla siebie wyrozumiałym, trzeba dać sobie trochę luzu i nawet jeśli te rzeczy z punktu pierwszego czasami będą się rozjeżdżać, to warto jest sobie odpuścić. A równie ważne jest to, żeby pozwolić sobie po prostu w tym wszystkim na spontaniczność, na to, że rzeczy będą się działy i że to jest kompletnie okej. Więc zejdźcie z siebie. Jeśli o tą spontaniczność chodzi, to pamiętajcie też, że to naprawdę jest taki najfajniejszy bieg na nią. Będziecie to wspominać długo. Life Admin Day. Nikt nie lubi tego poczucia, że gdzieś z tyłu głowy wiszą jakieś rzeczy, które trzeba zrobić od 2 tygodni i do których po prostu nikomu nie chce się zabrać. Więc najlepiej jest zebrać je w jedną listę, zrobić sobie jeden dzień, taki właśnie Life Admin Day, i po prostu to wszystko odhaczyć. Ulga po tym niebywała. Takie dni można raz na jakiś czas powtarzać i dzięki temu człowiek nie chodzi właśnie z taką kulą u stopy. Kolejną rzeczą, jaką można zrobić, jest zdobycie doświadczenia i lub kasy. Więc tak, wakacje to jest zdecydowanie czas na jakiś staż, na jakąś pracę, czy bardziej, czy mniej ambitną, zależy od tego, jakie cele są tutaj ważniejsze, czy to, żeby sobie w danym momencie dorobić, czy może to, żeby raczej zdobyć doświadczenie w jakimś bardzo ciekawym miejscu, niekoniecznie na wysokopłatnej pozycji, ale pamiętajcie też, że tak naprawdę każdą pracę można przedstawić jako doświadczenie, jeśli tylko wykażecie się tam jakimiś skillami, więc to jest bardzo fajne. No i nie da się ukryć, że to doświadczenie Wam po prostu później pomoże, bo dobrze jest je mieć. Oczywiście sposobem na zdobycie go jest też wolontariat, tylko tutaj ciężko mówić o kasie,
ale wolontariat jest też ogromnie satysfakcjonujący. Warto podczepić się w jakiejś fajnej organizacji pozarządowej, która robi coś ciekawego w waszym mieście i zdobyć doświadczenia, którego często też nie zdobędziecie nawet komercyjnie, bo nie dopuszczono by was do tak dużych projektów przy tak małym doświadczeniu, a w wolontariacie się to owszem zdarza. Wyjedźcie gdzieś. Oczywistość, ale kurde, warto. Po prostu warto. To jest niesamowite. Można wyjechać na dłużej, można wybrać się na wolontariat zagraniczny, a można wyjechać sobie jakoś po taniości po prostu na tydzień gdzieś do okolicznych krajów i zapamiętać to na zawsze. Podczas takich podróży po prostu starajcie się doświadczyć jak najwięcej. To nieco łączy się z kolejnym punktem, jaki sobie dla was przygotowałam, czyli kupcie się gdzieś. I tak, brzmi to może trochę dziwnie, ale chodzi mi o to, że to jest dość niesamowite doświadczenie, kiedy się gdzieś gubicie i odkrywacie jakieś miejsce z zupełnie innej perspektywy. To może być wasze miejsce zamieszkania, ale może to być właśnie jakieś zupełnie obce miasto, nie wiem, Budapeszt. Zgubienie się tam było jednym z najfajniejszych doświadczeń, jakie miałam. Wiadomo, zawsze można wyciągnąć Google Maps i to wszystko przerwać, ale chodzi tutaj o to, żeby po prostu poeksplorować miasto bez presji tego, że coś trzeba zobaczyć albo trzeba przejść określoną trasę. Nadróbcie jakieś seriale i filmy, które chcieliście obejrzeć od dawna. Tak od tego też są wakacje, po prostu. I tyle. Nadróbcie też książki, na które nie mielibyście czasu w ciągu roku. Warto uderzyć tutaj w kilka grubszych pozycji, za które po prostu nie ma szans zabrać się przy dużej ilości obowiązków. Ale równie fajnie jest też dobrać sobie do tego kilka lekkich pozycji, które pozwolą wam poczuć, że jest lato, że są wakacje i że można po prostu wyluzować. Zróbcie jakiś projekt. Projekt może być wszystkim. Może być serią warsztatów w waszym mieście, może być Instagramem z rysunkami, a może być czymś, co sobie właśnie wymyślicie. A to jest bardzo ciekawy sposób na również zdobycie doświadczenia, którym można się później popisać, na odkrycie jakichś nowych dziedzin wiedzy, zobaczenie jakich skilli wam brakuje i uzupełnienie ich, ale też przede wszystkim daje mnóstwo fanu i satysfakcji. No właśnie, jak jesteśmy w temacie nowych skilli, to nauczcie się czegoś. I jak wiem, to są wakacje, nie trzeba chodzić do szkoły, nie trzeba chodzić na zajęcia na studiach, ale można się nauczyć czegoś, co płynie z was i to wy chcecie się tego w danym momencie nauczyć i nie ma tu żadnego przymusu, nie ma też narzuconej formy, możecie sięgnąć po kursy na YouTubie, możecie znaleźć mentora, możecie zacząć po prostu próbować coś robić. I nie dość, że będziecie mieli kolejny skill, który możecie sobie gdzieś tam wpisywać, ale też po prostu rozwiniecie się jako osoba i tak, znowu, będziecie mieli z tego sporą satysfakcję. Warto też wyrobić w sobie kilka nawyków, które później pomogą wam w trakcie roku szkolnego. To jest chociażby ten regularny sen, o którym wspomniałam na samym początku, ale też, nie wiem, pisanie dziennika, medytacja, coś, co sprawi, że wasz mózg będzie spokojniejszy i będzie wam się łatwiej funkcjonowało w czasie, w którym jest zagęszczenie wszystkiego. No i ostatni punkt, jaki dla was mam, to spisanie listy rzeczy, które chcielibyście w te wakacje zrobić. To po części dlatego, że odhaczanie ich jest bardzo satysfakcjonujące, a po części dlatego, że te rzeczy wam po prostu umkną, jeśli sobie ich nie spiszecie. A że chcę wam trochę w tym pomóc, to przygotowałam do was PDF-a, którego możecie sobie wydrukować, więc znajdziecie na nim te rzeczy, o których mówiłam w filmiku oraz miejsce na kilka waszych pomysłów. Więc link będzie w opisie, możecie sobie to pobrać i mam nadzieję, że będzie wam dobrze służyć. Jeśli będziecie tego używać i jakoś się wam spodoba, to tagujcie mnie na zdjęciach, będzie mi bardzo miło. No dobra. To już wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że zarówno filmik, jak i lista do czegoś się wam przydadzą. A na razie czekam na komentarze na temat waszych wakacyjnych planów. Pozwolę sobie też przypomnieć, że byłoby super, gdybyście nacisnęli ten przycisk subskrybuj, bo to naprawdę dużo dla mnie znaczy i daje mi kopa do nagrywania. Dzięki, cześć!